po nawiezieniu parę tygodni temu nawozem, trawa wokół domu na tyle już urosła, że śmiało można ją kosić. To też na porządku dziennym stał się zakup nowej kosiarki. Moim nieodzownym pomocnikiem przy rozpakowywaniu i montażu maszyny jest mój synek Sebastian. Sebastianek, jak widzimy, ma wielką frajdę ze swojego nowego lokum, jakim jest pokaźny karton po kosiarce. Ja jestem kosiarką! Tata, nie dotykaj mnie, bo jestem kosiarką! Następnego dnia, po wlaniu paliwa, pierwsze koszenie trawy. Wszystko odbywa się pod czułym okiem szefowej. I jeszcze parę tygodni temu trawa ta, dzięki zaniedbaniu przez poprzedniego właściciela, była wręcz w opłakanym stanie. Tu, gdzie są murki, w niedalekiej przyszłości będą zasadzone krzewy. Jak już wspomniałem, przed domem będą wsadzone krzewy, ale zanim jeszcze to nastąpi, muszę usunąć trawę, która mocno przylega do podłoża. A oto krzewy, które będą wsadzone w miejscu usuniętej trawy. Gleba wokół domu jest bardzo twarda i gliniasta, toteż kilof jest tu nieodzowny. Specjalna, wzbogacona ziemia pomoże krzewom w dostosowaniu się do nowych warunków. Z tyłu domu, wspólnie z moim ojcem, wsadzamy choinkę, która jest podarunkiem od niego dla nas.
Choinka ma swoją wagę, to też wsadzenie jej nie jest takie proste, jakby się to mogło wydawać. Z pomocną ręką przy wsadzaniu drzewka posłużył nam sąsiad. Na zakończenie zmiany, które dzięki naszej pracy zaistniały wokół domu. Przed nami kolejne wyzwania.